Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Weź go na ręce, szybko! A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie! Nie podnieś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi... Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdążę ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce. Teraz. Bogowie miłosierni. Wracamy do klasztora. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w Płobuka. O Boże, kurwa! Pochowajmy go! Miejmy to za sobą! Potem pogadamy! Geralt, kurwa, nie teraz! Najpierw zróbmy, co mamy zrobić! Aha. Pochowajmy go! Aha. Geralt, kurwa, nie teraz! Najpierw zróbmy, co mamy zrobić! Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w kłobuchy. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie może odnaleźć twoją rodzinę. Thank you.
jak węgorz, nie utrzymam go. Udało się. Przestał. Pochowajmy go! Miejmy... Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? Powtarzaj za mną. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Dajcie żyć! Kurwa! Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Laku.
Lawendy to tam raczej nie trzymali. Ale może warto się tu rozejrzeć. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Wiedźmina w Felem był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona. I zadarła z jakąś wiedźmą. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych.
Lawendy to tam raczej nie trzymali. Podgłowa? Ale może warto się na rozejrzeć. Pewno nie byłoby stać na konia. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Tak warto się temu przyjrzeć. Kontaktem Wiedźmina w Felem był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona. I zadarła z jakąś wiedźmą. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Pojady miały wyrywanie. I tak warto się temu przyjrzeć.
miały urodzenie. I tak warto się tym przyjrzeć. Thank you.
rukojady miały używanie. Ale i tak warto się temu przyjrzeć. Powinienem zbadać to końskie. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Jedziemy! Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek.
Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No, mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle ni stąd, ni zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie jak coś nie ryknie. Zimne potem je zlały. Pani, się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda, aż pisze. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy.